Szanowni Państwo, zagrożenie, przed jakim dzisiaj stoi Polska, ale też cały region, cały kontynent, cała Europa, jest bardzo poważne. I dlatego dzisiaj Lewica chce powiedzieć jasno i wyraźnie, w tej sprawie, w sprawie naszego bezpieczeństwa, w sprawie odwetu na zagrożenie, jakie jest ze strony Federacji Rosyjskiej, musimy mówić jednym głosem. Nie ma tutaj miejsca na różnego rodzaju kłótnie, dywagacje, na spory. W tej sprawie trzeba szukać jedności. Dlatego z tego miejsca dzisiaj chcielibyśmy jako Lewica zaapelować do prezydenta Andrzeja Dudy o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zgodnie z artykułem 135 i 144 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda ma narzędzie do tego, żeby ponad podziałami politycznymi uzgadniać, rozmawiać, podejmować decyzje, które będą miały szerokie poparcie, będą szukały konsensusu, porozumienia w naszych różnego rodzaju różnicach politycznych, tak, żeby Polska mówiła jednym głosem w sprawie naszego bezpieczeństwa, w sprawie stabilizacji, w sprawie współpracy także międzynarodowej. Jak Państwo wiecie, niestety dzisiaj tak nie jest i my jako Lewica mówimy to z ubolewaniem. O wielu rzeczach dowiadujemy się z przekazów medialnych. Mamy taką medialną dyplomację, a dyplomacja lubi finezję i lubi spokój. Mówię tutaj oczywiście o potencjalnym rozmieszczeniu na terenie Polski broni atomowej, broni, która jest w posiadaniu Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy, w pewnym modelu istnieje możliwość relokacji tej broni na inne kraje NATO. Niestety dowiedzieliśmy się o tym pomyśle z wywiadu prasowego prezydenta Andrzeja Dudy. To nie jest sposób, w jaki prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powinien prowadzić politykę zagraniczną, powinien wypowiadać się w sprawach bezpieczeństwa naszego kraju. Chcielibyśmy, żeby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej prowadził politykę rozsądną, rozważną, politykę, która będzie polityką dyplomacji, a więc finezji, pewnego działania zakulisowego na początku i ogłaszał te decyzje po uzgodnieniach z partnerami, po uzgodnieniach nie tylko tutaj w Polsce w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Sam wielokrotnie uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego i dało się to zrobić, ale także, żeby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej uzgadniał tego typu decyzje z naszymi partnerami w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Nasi partnerzy takimi deklaracjami nie mogą być zaskakiwani. Nie może być tak, Szanowni Państwo, że nasi partnerzy czytają o tego typu planach w gazetach, w jakichś zapowiedziach medialnych, a nie prowadzone są wcześniej żadne rozmowy. Prezydent Andrzej Duda posiada ważne narzędzie w postaci Rady Bezpieczeństwa Narodowego i mógł z niego skorzystać. Mógł skorzystać z niego, a nie skorzystał. Nie korzysta zresztą, Szanowni Państwo, od dłuższego czasu. Kiedy była kampania prezydencka, prezydent Andrzej Duda bardzo chętnie zwoływał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, kreując się na tego męża stanu, który ponad podziałami jest w stanie uzgadniać wiele decyzji. Jak tylko został prezydentem, natychmiast ograniczył funkcjonowanie tego ważnego ciała konstytucyjnego. My jako Lewica w związku z tym apelujemy, w tej trudnej sytuacji, bardzo niebezpiecznej, gdzie bomby spadają na Kijów, na Lwów, gdzie dochodzi do naprawdę bardzo poważnych naruszeń dotyczących bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale całego regionu, apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Lewica jak zwykle będzie odpowiedzialna za Polskę i stawi się na te rozmowy. Oddam teraz głos Krzysztofowi Gawkowskiemu, przewodniczącemu naszego klubu parlamentarnego, który w tej sprawie także złoży wniosek w imieniu naszej koalicji. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, zbrodniarz Putin atakuje. Zbrodniarz Putin eskaluje i bezpieczeństwo i Polski, i Europy jest coraz bardziej zagrożone. Bomby, które spadają na ukraińskie miasta, to śmierć wielu cywili. Osób, które dzisiaj podążały do pracy, które dzisiaj w spokojny sposób chciały rozpocząć tydzień.
ta masakra, którą urządza Putin, to jest akt terroryzmu. Akt terroryzmu międzynarodowego, który nie może pozostać bez echa. W Polsce Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna zebrać się natychmiast. Lewica już w tamtym tygodniu apelowała o RBN, kiedy rozpoczęła się nadzwyczajna mobilizacja w Rosji i podobne działania ogłosił Łukaszenko na Białorusi. Nic. Cisza i spokój. Dzisiaj, kiedy bomby spadają, nie ma już czasu. Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna odpowiedzieć na pytanie, czy nie powinniśmy wysyłać więcej broni. Jak powinniśmy zachęcać Unię Europejską, NATO i inne państwa Europy, żeby tą broń wysyłały? Jakie powinny być nowe sankcje? I jak zbrodniarza Putina hamować? Hamować przed kolejnymi krokami i eskalacją? Ten wspólny wniosek, który składamy do prezydenta, powinien być szybko rozpatrzony i mamy nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu Rada Bezpieczeństwa Narodowego zostanie zwołana. Będziemy mogli przedstawić te wszystkie działania, które uważamy za niezbędne i konieczne w zaangażowaniu sił zbrojnych, sił specjalnych, ale również partnerów z NATO i z Unii Europejskiej. Dziękujemy bardzo. Czy macie Państwo pytania? Ja w kontekście wojny 2000.